Vítam vás v bardzo serdecznie, jestem Maskan i dzisiaj sobie pogram w The Forest. Pokażę wam dzisiaj jak wygląda teraz aktualnie mój zamek. Muszę jeszcze pozbierać trochę nasionek, pozdobywać w sumie roślin, bo będę musiał tam posadzić je. Czekajcie, wszystko stąd zabrałem, chyba wszystko. Idziemy sobie zebrać, w ogóle taka ciekawostka w tym patchu. Właśnie się pojawiły rzeczy, które tam pod ziemią mi znikły kiedyś. Jak budowałem ten akurat mostek, to właśnie jedna mi znikła i o, proszę bardzo, jest tam. Mam nadzieję, że kiedyś będzie można ją usunąć, bo to przeszkadza też. Jak to? A co mi to mogło zniszczyć? Halo, ej. Co to miało być? Dobra, mniejsza. Ważne, że się dało naprawić. No i się wybiję z wątku. Aha, właśnie, mam nadzieję, że będzie można jakoś to usunąć, bo niebywale denerwuje. Patrzcie, nawet... A nie, już stąd nie widać, już myślałem, że stąd nawet widać będzie. Ale na odpowiednią odległość już widać i tak trochę denerwuje. Albo po następnym patchu może samo zniknie, przydałoby się. Poproszę teraz dużo nasionek. Bardzo dużo, przydadzą się. O, i królik, stój, chodź. Ajajajaj, spadł. Cieknie. A może nie? Mam cię. Nie chcę kamienia. Właśnie, ogólnie troszeczkę patyczków się przyda. Chciałbym trochę potrenować z łuku. Łuczek też dobra broń w sumie. Nie dość, że na dystans, to jeszcze sprawdzimy przy okazji, czy ich nowy, raczej ich kanibali system unikania pocisków, w ogóle walki, te sprawy, jest poprawny, czy raczej nie? A poprawny, w sensie takim, że unikają, czy raczej nie, o tak można to powiedzieć. Bo z tego co czytałem, to niby mają tą poprawioną walki, uniki robią teraz tą, nie są tacy głupi i nie biegną na nas na pałę. To się okaże. Przy okazji w tym nowym patchu zobaczyłem pewną ciekawostkę odnośnie pochodni. I trochę mnie to zabolało, bo sobie postawiłem lampki w sypialni, tam sobie zrobiłem taką sypialnię. No i postawiłem je, się świeciły i znikły. Znaczy jest patyk, został sam patyk, czaszki nie ma, się skończyło palić. Więc to jest takie trochę, czas poniżej pasa, chodź tu, mięso mi dasz. Przykład tarczy, wypfu na armor. Czaszki się przydadzą, z chęcią przyjmę. Kamieni już więcej nie pomieszczę, szmatki, czaszki, wszystko bierę, ciemno. Jeszcze coś wezmę? Czy tylko dwie czaszki można było, bo już nawet nie pamiętam, tak dawno to robiłem. No, już chyba nie mogę, a nie, jeszcze podniosłem. Coś by się przydało w sumie zjeść, bo tak wyruszyłem na głodnego. Ech, ale ważne, że są właśnie. Muszę tego pozbierać. Pfu, nie tego, tylko tego. Mam 11. O, o wilku mowa, jedzenie. Przyda się. Co to było? Taki chyba. Dobra, jedziemy. To są trujące? To są trujące, ale strzały trujące nie mają za dużego sensu. Ponieważ z tego co wiem, to nie działają na kanibali, a raczej odbijają się od... Więc nie ma najmniejszego sensu ich robić, straty tylko czasu. Co to jest ciekawego? Aha, i tak jak uniki te, to tak w walce wręcz to tak słabo to można zobaczyć. Najlepiej podobno, ale to zaraz sami przetestujemy, z włóczniem, że jak z włóczni rzucą, to on sobie unika. To się okaże. I strzał, jestem ciekaw, czy strzał unikają, czy nie, bo włócznia to nam leci swoim torem lotu i łatwiej zobaczyć niby i łatwiej uniknąć. A ciekawe, czy deweloperzy aż poszli w taki kierunek. Czy może jednak nie będą stali dalej twardo w miejscu, o już jednego potencjalnego klienta widzę do zabicia. Żdzidy. Co właśnie tam kroczy do mnie. Chodź tu białaś. Tam jest kolejny kolega. Dobra, pomysł. To może tak. Najpierw zaczniemy od strzału zrobienia. Weź.
Zabez. Oj, przesadziłem. 5 strzał. Zobaczymy na 5 strzał. Czy uniknie, czy nie? A ten kolega nie raczy tu podchodzić, to dobrze. Ej, panie, weź pan pójdź w którąś stronę, chociaż. Gdzie on jest? Cześć. Ładnie stoisz. Jak ci w pysk będę celował, ok? Mam nadzieję, że się nie urazisz. Dobra, gdzie jest? To może będzie tak? Ale! Ze mnie Archer. Coś takiego? A jestem profesjonalny, kurczę, zobaczcie, a nie... Tak. Poprawiony styl walki, co? Bije się z powietrzem. O kurde. Ale ich tam jest. Zamknij się. Łap strzałę. No co, jak on nie dostał? To poleciało idealnie w jego głowę. O ten co? Moim zdaniem powinien dostać. Stój, 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 stój. Beka, pod pachą. Dobra, teraz z dzidy, zobaczmy. Strzał wiemy, że nie unikają. No, weź, do rzutu. Ciekawe, czy trafi w ogóle. Aha, nie da się. No spoko. Strzał już nie mam. No to co, standardowo, katana. Jedziemy. Walka, wręcz. No to brawo ja. Chodź tu. Nie, 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 od tyłu to tak nieładnie. No, dwóch naraz. Jeszcze nie leżysz? No. Okej. Okay. Nie męcz się, pomogę ci. Moja włócznia, gdzie ona jest? Tu jest. Strzały raczej już nie odzyskam. Wyparowały pewnie. Raczej wpadły gdzieś w tekstury, gdzie się umyć. I od razu idę wam pokazać mój zameczek, jak wygląda. Aktualnie. Może dzidy to głupi pomysł, ale dzidy też nie odskoczył od tego. Chociaż była, no powiedzmy metr od niego wycelowana. To i tak powinien zrobić unika. O, dobra. Jak ty już tu idziesz, to chodź, przetestujemy przy okazji. Na 5 strzał nie uniknął żadnej. Tamten. No to, żem rzucił ty. Kilometr nad jego głową. Tu jest, dziękuję. No, ty, chory! No, super, że nie zrobił uniku. Odejdź od stamtąd, bo ja nie chcę uszkodzić sobie zamku. No chodź, chodź. Idealnie. Dobrze się słuchasz. Leży, leży. Dawaj włócznie. Czyli system walki u mnie nie działa. Miało być tak ładnie zrobione, mieli unikać, mieli, nie wiem, i jakoś nie robią tego. Brawo, deweloperzy. Może coś się, nie wiem, zbugowało, nie wiem, może zresertuję The Forest, to może zacznie działać. Dobra, moja sypialnia. Łóżko zrobione, jeszcze dwa kolejki przybudzi. I teraz tak, to były pochodnie. Znaczy, no wiecie, to z czaszki, już wam pokazuję w zeszycie, co które... jeszcze... O, to pominąłem. O właśnie, to. Skull Lamp. No niestety. No i czaszka wyparowała, już się nie pali. Chociaż dobrze, że tam te stare, które są na mostach, się palą jeszcze. Ej, bo już znikł. Że ich nie widzę. Sobie zrobiłem takie półeczki przy okazji. Jak już jestem, to postawię to, co mogę. Coś jest na nich napisane? Pan. Dalej nie widzę. Nieważne. Ta? No. To jest ciężko postawić. O, o, już batoniki, to nie. Podnieś, podnieś. O, teraz ładnie wygląda. Batoników pewnie nie zawiada. Oj, będę musiał podnosić. Ej, co jest? Czy tyle mam ich? Ile? Jeszcze trzy. No okej, okay. Nie, to tam nie przeszkadza. Się niedługo wybiorę znowu do wioski kanibali. Będę miał akurat sam raz. No i teraz wygląda tak mój ogródek, patrzcie. Cyk. Posadzone są, bo jak budowałem, kładłem balę drewna, to tak, tak, no niestety też mi. Dobra, tutaj zaczniemy może od jagód. Tu będą posadzone jagody. Gdzie? Co, skończyłyśmy się? Chyba tak. Jagody, 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 idealnie.
tu będzie rząd w takim bądź razie Aloesu. Tego trochę mam. Więc mogę na pałę klikać. Nie, no nie będę podnosił po to ich rząd. Wszystko posadzone. Dobra. Podniosę. Ile jeszcze tego jest? Kurczę. 11. Ciemno, ciemno. Dobra. Teraz tak, tutaj, co ja tu mogę posadzić oprócz lasu? Dobra, to to. Tego też chyba nie mam za wiele. Czy się skończyło? No i zostały mi tylko 4 nasionka aloesu. I dalej nie mam nasion tego. A to jest potrzebne mi i to bardzo do zrobienia energetycznej mieszanki. W sensie troszkę, że tak mało tego. Przecież byłem, zbierałem i co, nasion miał? Dobra, to też podnieś. Oj, właśnie nie. O, mogę. Faktycznie. No nie, posadziłem przez... Nie, no... Szkoda, że nie można tego z powrotem wygrzebać. To mamy. To też. I to też, dobra. Jeszcze tylko dwa króliki muszę upolować. Co pójdziemy przy okazji. Upolujemy. I co najważniejsze. Drzewka odrosły. Wszystko mam znowu pod ręką. Po tym patrzę. Ja wierzyłem w to, że to odrosło. Wierzyłem bardzo i się cieszę z tego powodu. O, właśnie. Mogę to ukończyć? Mogę. Mam nadzieję, że zostaną te czaszki, a nie, że nie znikną. To tak smutno. Dobra, tutaj jeszcze muszę jakoś zaplanować. Przy okazji odłożę mięso. Lepiej. O. Halo. O, właśnie. Jeszcze tutaj. To mięso tamte już jest aż czarne. Albo zielone nawet. Tak jakby zielonkawe. Zjedzmy je, może się zatrujemy. Może nie. Nie, no działa dobrze, okej. Okay. Spoko. A ściany postawiłem tak i powiem wam szczerze, że no nie najlepiej to wygląda, ale lepiej się nie dało. Naprawdę, trochę z nimi się pomęczyłem, żeby zaprojektować tutaj tak, żeby nie było tak, że tutaj ta ścianka dobrze, a potem tamta tak maksymalnie w dół i znowu do góry. I tutaj to samo, słyszę coś biega pode mną. Nie podoba mi się to. Gdzie jesteście? Pokażcie się. Mniejsza. Tamten sobie leży. Właśnie, trzeba by było ich się pozbyć stamtąd. Zaraz się zlecą inne. Przynajmniej nie tak blisko wioski, chodźcie. Wypalę cię gdzieś tu. Hej, sobie słyszycie. O, cześć. Weź przebiegnij przez... O, ty. Ale jesteś chudy. No. To tyle było jego. Coś tu wypadło, tylko gdzie to teraz jest. Dobra, mniejsza. Muszę zapolować na króliki. Przynajmniej jeszcze dwa, ukończyć łóżeczko. Będzie idealnie. O, chodź, o, stój. Jeszcze kawałek. Dziękuję. I jeszcze jeden gdzieś tu bieg. Widzę cię. Chodź tu. Oj, za mocno szarpnąłem myszkę, zgubiłem. Spokojnie, a skąd cię upoluję? Gdzie ty, kurczę, jesteś? Kurczę, ja nie chcę, czemu się nie umyłeś, bruda się. Halo. Co, nie mogę się już umyć w tym? Fajnie, fajnie, że się nie mogę umyć. Będę brudny. Gdzie ty jesteś, królik? Byłeś tu przed chwilą. Gdzieś tutaj. Ja pierniczę, w tej gęstej trawie znaleźć królika, no. Tylko spokojnie. No patrz, nigdzie go nie ma. Mniejsza. Do trupa powinny zlecieć się ptaki, nie?
A przydałyby mi się ptaki, bo potrzebuję piórek na strzały, żeby móc sobie strzelać. A, on mi uderzył w mostek, czy ja go nie naprawiłem, zapomniałem w sumie. Jestem ciekaw, czy w ogóle go mogę naprawić. A z tego co widzę, to nie. Nie mogę go naprawić, szkoda. Tylko żeby mi się nie rozsypał. O, ptaszek, stój! Dzięki. I teraz powinno się zlecieć ich więcej. O, właśnie. No, z takimi zamachami to... Dwa naraz, tak jest. Double kill. Nie chcę tej pałki zabić. No, jeszcze. Zapraszam. Dobra. O, pióreczko. No. Ile ich mam? Już 14. I co jest, czemu się nie zlatują? Naprawili to? Szkoda. Królik, jeden królik. I będę szczęśliwy. Ptaszek, stój! No jak to go nie trafiło? Super. O, idealnie. Tylko szkoda, że te piórka latają kilometr ode mnie. Jedno tylko podniosłem. Królik. No jakie to jest małe, upierdliwe gówno. Jednego królika nie można znaleźć. Jak ich nie szukam, to ich pełno tam biega. Mógłbym się nawet o nie potykać, ale jak już szukam jakiegokolwiek królika, to nie, nie ma żadnego. Jak zawsze. Biednemu, Piotroczy chuj w dupę. O, jeszcze tutaj nie ten, nie znikał. O, kanibal. Fajnie, cieszę się. Chodź, przypierdolę ci przy okazji. Już mnie denerwujecie też. No, wal się. Królik! Bo już mi działacie na nerwy, no. Jaszczurki nie chcę, ale... No, gdzie mi tutaj od tyłu? Nieładnie tak z zaplecku podchodzić. Jest królik. Jesteś mój. Poczuję się jak Archer teraz. 4, 5. Jeden patyk z... Myślę, iż uda mi się... No nie, no, kurde. Obiegnie kolejny. Albo kolejna. Nie dostała. Dostała, super. What the? Gdzie ona jest? No jak? Jak mogłem spudłować, wkładając ci prawie tą strzałę w oko? Gdzie ta strzała znikła? Dobra, nieważne. Ile mam strzał? Została mi się jedna. Nie, kombinezon nie. Dobra, królik. Wróćmy do celu dzisiejszego. Trzeba królika zdobyć. Widzę już potencjalną ofiarę. Chodź tu. Dziękuję. W końcu. No i zobaczcie, już kolejny królik mi tutaj biega, chociaż go nie potrzebuję. No nie, nie po... I po co mu odpuszczałem? Dobra, kici oka, potrzebowałem tylko dwóch i mam te dwa. Biegniemy. Będzie łóżeczko ładne, piękne. Królewskie łoże. Super. Zapiszę sobie zaraz, albo już najlepiej teraz, żeby nie zapomniał. Tutaj nie będzie. Okej. To było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Mniej więcej widzicie, jak się rozwija ten zamek. Też myślałem nad tym, żeby tą bramę wymienić na tą nową, taką wiecie, że otwierane takie te, gdzie spada się, jak je pokazuję. Tą otwieraną, taką fajną. I będzie to lepiej wyglądało o wiele niż takie poteczek niby ala pułapka. Co tam? Ptaszek. Więc zachęcam was do oglądania kolejnych odcinków. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się. Cześć!